Opowieści z zaginionych osad. Autor Paige Turner. Historię z języka angielskiego przełożył Oskar Berezowski i Omega. Rozdział pierwszy. Pierwsza osada. Witaj, przyjacielu. Wejdź, na zewnątrz jest burza. Zabrakło prądu, ale w środku jest sucho i ciepło. Weź koc i dołącz do nas przy kominku, zanim zamarzniesz. Mamy dużo miejsca. Nie jest bezpiecznie włóczyć się po zmroku. Nie tutaj, gdzie najbliższe miasto jest oddalone o 5 mil. Mogę cię zapewnić, nie zobaczysz żadnych masztów telefonii komórkowej. W tych lasach nie ma też Wi-Fi. Ludzie w mieście lubią nazywać to jeziorem. Ale niech cię to nie zmyli. To wszystko są bagna. Jeśli się zgubisz, prawdopodobnie skończysz jako przynęta na aligatory lub gorzej. Nie przejmuj się, będziesz tu bezpieczny. Dopóki mamy ogień, możemy przetrwać burzę do rana. Jestem Alex, a ta ślicznotka w zielonym swetrze to moja żona. Trish. Nasz siostrzeniec, Ethan, jest nieśmiałym facetem wpatrującym się w swoje stopy. Jakby nie został dobrze wychowany. Osobiście uważam, że został upuszczony na głowę, zanim gęsta czupryna loków mogła zamortyzować jego upadek. Jak się nazywasz? Świetnie, miło cię poznać. Nie będę pytał, jak znalazłeś się tu sam w taką noc. To nie moja sprawa. Ale mam nadzieję, że nie obrazisz się za paplaninę starego pryka. Właśnie miałem nauczać młodego na temat miejscowej historii, kiedy usłyszeliśmy twoje pukanie. Nie wstydzę się powiedzieć, że prawie wyskoczyłem ze skóry. Ale nie jesteś jednym z nich. Mogłem to stwierdzić, gdy tylko cię zobaczyłem. Powiedz mi, czy wierzysz w duchy? No wiesz, w zjawy. Ach, w porządku. Jaki będzie lepszy czas na naukę? Nikt nie wie, jak to się zaczęło. Zanim Kolumb przepłynął ocean, Indianie już wiedzieli, żeby trzymać się z daleka. Nawet Braves nie zapuszczali się w te lasy. Bojąc się, jak je nazywali, złego lekarstwa. Pierwsza biała osada. Nie Roanoke, pierwsza osada. Niewiele osób o niej słyszało, żaden historyk nigdy tam nie dotarł, to pewne. W przeciwieństwie do Roanoke, nikt nie szukał tych ludzi. Wiesz co? Pozwól, że zacznę od początku. Mamy mnóstwo czasu. Był rok 1565, kilkadziesiąt lat przed Roanoke. Chłopi nie mogli polować. Cała zwierzyna była własnością szlachty. Gdy nastały ciężkie czasy, zrozpaczeni ludzie, głównie banici i robotnicy, postanowili zaryzykować przeprawę przez ocean. Słyszeli morskie opowieści o raju, gdzie ziemia jest przestronna i żyzna. Jeden skradziony statek, przewożący mężczyzn, kobiety i dzieci, opuścił Europę w środku nocy, by nigdy nie powrócić. Podróż była zdradliwa,
i wielu zginęło po drodze. Zmarłych wyrzucano za burtę bez większych ceremonii, gdy skończyły się racje żywnościowe. Ostatecznie 58 ocalałych dotarło do Nowego Świata. Zdeterminowani, by znaleźć się z dala od zapachu śmierci, zeszli na ląd jako grupa. Piaszczysta plaża była pusta, a otaczające ją lasy rozległe. Ich przywódcą był duży mężczyzna o imieniu James Smith. On i pierwszy oficer Grant Cook poprowadzili swoich ludzi do lasu. Wykarczowali teren i zbudowali osadę w pobliżu jeziora, które wtedy naprawdę było jeziorem. Woda była czysta i przejrzysta, a nie zielona i śmierdząca, tak jak teraz. Przez pierwszy rok nie wydarzyło się nic dziwnego. Prawie jakby coś czekało, aż zostaną uwięzieni. Jakby pozwalało im poczuć się miło i wygodnie, podczas gdy oni rozbierali statek na części, gdy budowali swoje domy i uprawiali rośliny. Nie potrzebowali prawa ani polityki, ale James miał ostatnie słowo we wszystkich sprawach. Do 13 miesiąca zwykle sprowadzało się ono do tego, gdzie zasadzić to lub zbudować tamto. Wtedy zniknęła mała dziewczynka, Esther Jones. Jej zniknięcie było pierwszym z wielu koszmarów, jakie spotkały tę społeczność. Mogę ci opowiedzieć całą ich historię. Widzisz, ojczulek Grant prowadził dziennik. 13 czerwca 1566 rok. Gdy zasiedliśmy do kolacji, rozległo się głośne, rozpaczliwe pukanie do drzwi. Poleciłem Marcie i dzieciom, by kontynuowali jedzenie, podczas gdy ja wstałem, aby powitać naszego spóźnionego gościa. Wiedząc, że w takich chwilach przychodzą tylko złe wieści, oddałem posiłek moim ogarom. Rzeczywiście, spotkałem się z rozpaczliwymi szlochami wdowy Jones. Jej dziewczynka, Esther, nie wróciła ze zbierania jagód. Młodzi nigdy nie zapuszczali się daleko, a nawet jeśli to, zawsze trzymali się razem. Szybko rozmówiłem się z dziećmi, podczas gdy James zbierał ludzi. Zapuściliśmy się w las, gdy pozostała nam godzina światła dnia. Nie chcąc obarczać kobiet naszymi odkryciami, winę zrzuciliśmy na wilki. Zapiszę tutaj nasze prawdziwe odkrycia, na wypadek gdyby. Boże, dopomóż nam wszystkim. Relacja okazała się przydatna dla przyszłych pokoleń. Dzieci wskazały miejsce w zachodnim lesie, obok farmy starego Herberta. Odeszły razem, ale Esther wróciła sama, by odnaleźć zgubioną wstążkę. Psy zaprowadziły nas wprost do jagodowej polanki, gdzie skomląc zatoczyły koło. Ignorując wszystkie wezwania, podkuliły ogony i pobiegły do domu. Nasze najlepsze psy myśliwskie, znane ze swojego przeciwstawiania się niedźwiedziom, zachowywały się, jakby były bite. Wtedy poczuliśmy ciężar ciszy. Ptaki nie śpiewały, owady nie bzyczały. Wiatr przestał wiać. Siedząc bezpiecznie w domu, wydawałoby się to głupie, ale czuliśmy się tak, jakbyśmy byli obserwowani. James wezwał naszego najlepszego tropiciela, Williama Reeda, by wykrył ślady Esther. W ciągu kilku minut odnalazł zagubioną wstążkę, ale gdy odtworzył kroki dziecka, stał się wyraźnie strapiony.
po potwierdzeniu swoich ustaleń z braćmi Owens, ogłosił, co następuje. Dzieci zeszły ze ścieżki, rozdzielając się przed krzakami. Esther jest z nich najstarsza, dzięki czemu można było łatwo ją odróżnić od pozostałych. Widać, gdzie się odwróciła. A tutaj uklękła, by szukać. Tutaj są ślady pozostawione przez jej dłonie i kolana, ale na tym miejscu się urywają. To tak, jakby stała przed nami niewidzialna. William machnął ręką, jakby chciał udowodnić, że naprawdę jej tam nie ma. Joshua Owens potwierdził analizę, dodając: są tacy, którzy są w stanie ukryć ślad, ale nie da się go wymazać. Może przyleciał wielki ptak i ją porwał. To ostatnie powiedział żartobliwie, ale spojrzał w górę. Co to jest? Podążając za jego wzrokiem, uświadomiłem sobie, że w plątaninie gałęzi nad nami jest uwięziony biało-czerwony obiekt. William zaczął się wspinać i po kilku minutach znalazł się bezpośrednio pod nim. Prawie spadł, gdy zwolnił chwyt, aby się przeżegnać. Patrzyliśmy, wstrzymując oddech, jak Reed rozplątuje przedmiot. Po przyniesieniu go do dalszych oględzin nie mogliśmy zaprzeczyć, że był to materiał wyrwany z sukienki dziewczynki. Bardziej niepokojąca niż miejsce, gdzie on wisiał, była ciemna karmazynowa plama, która pokrywała biały materiał. Gdyby się wspięła, ślady stóp prowadziłyby do drzewa, a na jego korze pozostałyby ślady. Nagle William pobiegł do następnego drzewa, przypatrując się jego gałęziom. Rozumiejąc, co ma na myśli, szukaliśmy wysoko w okolicznych koronach drzew, aż Horace Wright odkrył lokalizację dziecka. Kiedy ją podał, potknął się i stracił kolację. W gwałtownej reakcji na szokujący widok, który czekał i na nas. Tam, zaplątane w gałęzie, leżały szczątki małej Esther. Z szacunku dla matki zmarłej nie będę opisywał okropnego sposobu, w jaki z pewnością zginęła. Podejrzewałem duże koty, ponieważ często ukrywają swoje ofiary w ten sposób. Ale Reed szybko to wykluczył, bowiem pozostałyby dobrze widoczne ślady. W kościach poczułem okropny chłód, który do tej pory mnie nie opuścił. Obawiam się, że na zawsze pozostanie ze mną. Zastanawialiśmy się, jak postąpić, podczas gdy zanikały ostatnie promienie światła. Nie zabranie ciała dziecka do domu w celu godnego pochówku byłoby hańbą, ale gdyby biedna matka widziała, jaki spotkał go los, jak niewiele z niego pozostało, już straciła zbyt wiele. Zacząłem błagać mężczyzn, by oszczędzili pani Jones zbędnego bólu, sugerując pochowanie dziecka pod tym samym drzewem, na którym je znaleziono. Naprawdę wierzyłem, że lepiej jest zanieść do domu wieść o natychmiastowej, bezbolesnej śmierci. Nie trzeba było długo ich przekonywać i wszyscy odetchnęliśmy z ulgą. Wdowa Jones jest miłą, troskliwą kobietą i nasze serca bolą z powodu jej straty. Zawsze będzie mi wstyd, że zawiodłem jej córkę zarówno w życiu, jak i po jej śmierci. Z co dopiero zapalonymi pochodniami, William z łatwością wspiął się na drzewo jako pierwszy. Gdy dotarł do szczątków, z ciemności wydobył się głęboki, gardłowy ryk. Nigdy wcześniej nie słyszałem podobnego dźwięku.
To sprawiło, że wszystkie włosy na moim ciele stanęły dęba. James natychmiast kazał Williamowi zejść z drzewa. Schodząc szybko, ściskając mały, poszarpany but Esther, Reed przeskoczył ostatnie 4 stopy. Rozległ się kolejny ryk, tym razem z góry, bliższy i bardziej gniewny. Towarzyszył mu odgłos gałęzi pękających pod ciężarem czegoś ciężkiego. Wymagało to ode mnie całego hartu ducha, aby stać nieruchomo. Przygotowywaliśmy się na nadejście nieznanej grozy. Trzymaliśmy pochodnie wysoko, ale światło nie sięgało dalej niż na krok. Tańczące płomienie powinny oświetlać polanę, lecz ciemność była niemal namacalna. Jeszcze dziwniejsza była temperatura. Ciepła letnia noc kuła nas ostrym zimowym wiatrem. Nikt się nie odezwał, tylko stłoczyliśmy się, wpatrując w nieprzeniknioną ciemność i czekając. Jak opisać odgłos tej bestii, gdy po raz drugi skradła nam Esther? Niestety, nie potrafię. Mogę tylko opowiedzieć o wstydzie, jaki czuliśmy, stojąc w miejscu, gdy potwór ruszył bez pośpiechu i kpiąc z naszego tchórzostwa. To mój największy wstyd, śmiertelnie raniący serce i dumę. Kiedy wszyscy ponownie zamilkli, James rozkazał nam natychmiast wrócić do wioski. Zgodziliśmy się ochoczo, gotowi opuścić to okropne miejsce. Gdy zbliżyliśmy się do ścieżki prowadzącej do domu, William wysunął się na czoło, uparcie twierdząc, że weszliśmy na niewłaściwy szlak. Pragnąc być już w drodze, odezwałem się szorstko, idąc z pochodnią uniesioną w górze, by pokazać, że nie ma innej ścieżki. Reed zaprowadził nas do miejsca, gdzie jego zdaniem znajdowała się nasza prawdziwa ścieżka. Ale niczego tam nie było. Przeszedł się między dwiema lokalizacjami, wymieniając sposoby, w jakie mógł je odróżnić. Jeśli miał rację, to ścieżka, którą codziennie chodziliśmy, była zarośnięta chwastami, jakby była nieużywana od lat. Przekonał nas o tym skręcony korzeń, o który potknęło się kilku mężczyzn. To była powolna podróż, gdy przedzieraliśmy się przez zarośla, ale bezpiecznie dotarliśmy do domu, dzięki bystremu oku i wiedzy Rida. Nie mogę przestać się zastanawiać, dokąd zaprowadziłby nas inny szlak, gdyby był mniej spostrzegawczy. Niestety, udało nam się jedynie zwrócić pani Jones but Esther. Niech znajdzie pocieszenie, wiedząc, że dziecko z ojcem są w lepszym miejscu. Do dzisiejszego wieczoru najbardziej obawialiśmy się, że zostaniemy odkryci przez osoby postronne. Gdyby korona kiedykolwiek dowiedziała się o naszym raju, z pewnością chciałaby go mieć dla siebie. Jesteśmy gotowi bronić się do ostatniego człowieka, jeśli zajdzie taka potrzeba. Niestety, wierzę, że pod tym względem możemy spać spokojnie. Po tym, czego byłem świadkiem tej nocy, jestem pewien, że cokolwiek nas dręczy, nie jest śmiertelne. Postanowiliśmy jutro w pełni zbadać tę dziwną ścieżkę. Po powrocie zapiszę tu swoje odkrycia. Co jest, przyjacielu? No, oczywiście, łazienka jest na końcu korytarza. Drugie drzwi po prawej. Idź przodem, i tak musimy dorzucić kilka polan do ognia. O, jeśli usłyszysz stukanie w okno, zignoruj je.
najlepiej nie zwracać na nich żadnej uwagi. Lecz cokolwiek zrobisz, nie odsłaniaj zasłon. Idealne wyczucie czasu. Ogień już jest... Ojej, wszystko w porządku? Mówię ci, jesteś blady jak ściana. Siadaj, chyba czeka nas długa noc. Chyba podglądałeś. Próbowałem cię ostrzec, ale mówi się, że zobaczyć znaczy uwierzyć. Już, już. Wiem, że to może cię martwić. Ale naprawdę jesteś tu bezpieczny. Nie mamy pojazdu, ale jeśli chcesz, mogę odprowadzić cię do miasta o wschodzie słońca. Do tego czasu lepiej będzie, jeśli podejmę opowieść. 15 czerwca 1566 rok. Piszę we wczesnych godzinach porannych, zanim jeszcze wzeszło słońce. Niech Bóg zmiłuje się nad moją duszą. Z mojej ręki zginął James. Co ja narobiłem? To powinienem być ja. Nigdy nie będę w połowie takim człowiekiem, jakim on był. Marto, jeśli ty lub dzieci pewnego dnia przeczytacie te słowa, drżę na myśl o tym, co o mnie pomyślicie. Ale muszę mieć pewność, że to, co się tu wydarzyło, zostanie udokumentowane. Cokolwiek złego jest w tych lasach, zmusiło mnie do zamordowania mojego najbliższego przyjaciela. Muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc innym zapobiec podobnemu losowi. O świcie uzbroiliśmy się w każdą dostępną broń, zamierzając przemierzyć dziwną nową ścieżkę. Ku naszemu zdziwieniu szlak zniknął. Listowie było tak gęste, że odtworzenie tego, co widzieliśmy poprzedniej nocy, zajęłoby kilku mężczyznom większość dnia. Szukaliśmy, gdzie się dało, zapuszczając się dalej niż kiedykolwiek wcześniej. Lecz niczego nie znaleźliśmy. Chcąc zdążyć przed zmrokiem, wróciliśmy do domu, gdzie czekały na nas zebrane kobiety. Były strasznie spanikowane. Wszystkie mówiły jednocześnie: po tym, co się wydarzyło, nie mogę ich o to winić. Wzięliśmy za pewnik, że nasze domy są bezpieczne. Zapomnieliśmy, że to obce ziemie, o których nic nie wiemy. Zgodnie z pouczeniami, kobiety pozostały w wiosce, trzymając dzieci u swego boku. Marta zaprosiła panią Jones, by dołączyła do niej w naszym domu, nie chcąc, by była sama w takim momencie. Wymagało to wielu perswazji. Pani Jones wolała przeżywać żałobę w samotności, ale w końcu zgodziła się ze względu na Martę. Wkrótce po zakończeniu porannych obowiązków, Nathaniel, nasz najmłodszy syn, rozpłakał się. Marta znalazła go przy schodach, wskazującego na panią Jones. Spanikowana kobieta próbowała niezdarnie odblokować drzwi. Marta interweniowała, zastawiając jej drogę, ale została brutalnie odepchnięta. Pani Jones zaczęła krzyczeć: ona tam jest! Okłamali nas, zobaczcie sami! Moja dziewczynka żyje, rusza się! Musimy ją zabrać! Ona nie umie pływać! Marta stanęła na nogi i podbiegła do okna, nie wiedząc, czego się spodziewać. W tym samym momencie, gdy ujrzała ducha Esther Jones unoszącego się nad jeziorem, pani Jones zwolniła ostatni zamek. Moja żona bezradnie patrzyła, jak pani Jones biegnie do córki. Marta goniła za nią, na próżno wołając, nawet po tym,
jak pani Jones zniknęła pod wodą, by nigdy się z niej nie wynurzyć. Każdego dnia będę dziękować Bogu, że sama nie weszła w te mętne głębiny. Nie mam wątpliwości, że też by zginęła. Kilka innych osób zgłosiło dziwne stukanie w okna i głosy dobiegające z lasu. Ich źródła podczas poszukiwań nie odnaleziono. Na szczęście nikt więcej nie zginął, bo teraz obawiamy się, że każde zajście będzie śmiertelne. Wtedy James przypomniał sobie o cygańskim pochodzeniu starego Herberta. Nikt z nas nie zna jego prawdziwego imienia, ale jego wiedza służy nam pomocą od czasu ucieczki z naszej ojczyzny. Cokolwiek wstydliwego uczynił w przeszłości, to teraz nie ma znaczenia. Wygląda na to, że jego wiedza może uratować nas po raz kolejny. Chłonęliśmy każde jego słowo, które w skrócie brzmiały: jeśli legendy są oparte na faktach, obawiam się, że możemy mieć wśród nas coś znacznie gorszego niż zwykłe duchy. Widzicie, zjawy to dusze tych, którzy odeszli. Są tym, co pozostało po tych, którzy zginęli, lecz nie mogli przejść na drugą stronę. Mogą być uciążliwe, ale nie mogą nas fizycznie skrzywdzić. Złośliwe duchy mogą próbować podstępu, tak jak w przypadku pani Jones. Ale gdyby nie wpadła do jeziora, nadal byłaby wśród nas. Jeśli chodzi o las, jestem pewny, że mamy do czynienia z czymś znacznie bardziej podstępnym niż zjawa. Może nawet panuje nad gulami. Nie wiem tego na pewno. Wiem za to, że cokolwiek grasuje w tych lasach, jest czymś znacznie gorszym. Być może demonem. Tak czy inaczej, nie mamy narzędzi ani umiejętności, by to pokonać. Resztę dnia spędziliśmy na fortyfikowaniu naszych domów. Paliliśmy szałwie, jak robią to cyganie, by zwalczyć złe duchy, ale nie widziałem żadnych widocznych skutków. Nic więcej nie wydarzyło się, aż do zmroku, po tym jak zamknęliśmy się w domach. Zgodziliśmy się, że nikt nie opuści bezpiecznych domostw aż do rana. Niestety, właśnie ten środek ostrożności stał się naszą zgubą. Godziny mijały bez żadnych wydarzeń, aż okiennice zagrzechotały gwałtownie, jakby ktoś próbował dostać się do środka. Najpierw sprawdziliśmy, co u dzieci, i znaleźliśmy je skulone pod kocami. Nie odsłaniając zasłon, zastawiłem okno szafą. Po ustawieniu ciężkiego dębowego mebla, odgłosy natychmiast ustały. Po krótkiej ciszy, z dołu rozległ się druzgocący łomot. Kazałem Marcie zamknąć za sobą drzwi, a sam pobiegłem w kierunku odgłosów. Zszedłem po schodach z wyciągniętym pistoletem. Głupiec ze mnie. Pan Herbert ostrzegał, że nasza broń nie jest w stanie wyrządzić krzywdy zjawom, a już na pewno nie demonom. Ale ja byłem słaby i tchórzliwy. Myślałem tylko o ochronie mojej rodziny tam na górze, lekceważąc wszelkie ostrzeżenia o podstępach złego. Pierwsze wrażenie po dotarciu na najniższy stopień było upiorne. Przez pozbawione szyb okno z wyrwanymi okiennicami wystawał trup, próbując odryglować drzwi. Był bladobiały, ale nie przezroczysty. Jego twarz i ramię nosiły głębokie, szerokie rany,
z których najgorsza znajdowała się na gardle. Głowa przechylała się pod dziwnym kątem, jakby lada chwila miała odpaść. Kiedy to coś mnie zobaczyło, porzuciło drzwi na rzecz wdrapania się przez mały otwór. Nie zastanawiałem się, nie wahałem się. Oddałem jeden strzał, prosto w jego środek. Byłem zaskoczony, gdy ghoul upadł do tyłu na ziemię. Obawiając się, że to oszustwo, zbliżyłem się powoli, ostrożnie, tracąc cenne sekundy. Cały ciężar mojej głupoty przytłoczył mnie. Najlepszy człowiek, jakiego kiedykolwiek znałem, leżał umierający. Rzuciłem się w jego stronę, ale nie usłyszał żadnych słów przeprosin. Umierając, próbował rozgrzeszyć mnie ze zbrodni, zrzucając winę za swoją śmierć na diabelską sztuczkę. Niech jego ostatnie słowa posłużą jako kolejne ostrzeżenie, aby inni mogli uniknąć powtórzenia naszego śmiertelnego błędu. Nie wyglądałem na zewnątrz, dopóki nie usłyszałem uderzenia. Zobaczyłem martwego człowieka. Jego prawie odcięta głowa stała przed otwartym oknem. Kiedy próbował wejść, krzyknąłem ostrzeżenie, ale obawiałem się, że go nie usłyszysz. Powinienem był wiedzieć lepiej. Powinienem był posłuchać starca. Oszukał nas, przyjacielu. Podążyłem za nim, myśląc, że to materialny demon, zważywszy na jego działania. Ale obawiam się, że taki był jego zamiar przez cały czas. Straciłem go z oczu tylko na chwilę, ale kiedy zajrzałem do środka, zobaczyłem cię leżącego na schodach, nieprzytomnego. Potwora nie było już widać. Obawiałem się najgorszego u Marty i dzieci. Przykro mi, przyjacielu. Obawiam się, że cię zawiodłem. Nie. Nie pozwolisz, by zło zwyciężyło, zasiewając w twym sercu wątpliwości. O wschodzie słońca musisz objąć przywództwo. Powiedz im, że zginąłem z rąk złowrogich sił, będących poza naszą kontrolą. Nic więcej. Musisz to przysiąc. Głupiec był tak samo uparty za życia, jak i po śmierci. Uszanuję jego wolę, skoro muszę, ale gdy nasz lud uwolni się od tego przekleństwa, będę nalegał, by na przywódcę wybrano innego człowieka. Nie zasługuję na ten zaszczyt ani szacunek, ale nie złamię danego słowa. Marta i dzieci mogły zasnąć, gdy po moim powrocie nic więcej się nie wydarzyło. Czuję się, jakbym widział zbyt wiele okropności, by jeszcze kiedykolwiek cieszyć się snem. Do wschodu słońca pozostała tylko godzina, o której wioska się obudzi, a ja będę zmuszony udawać szok i niewiedzę po odkryciu zwłok naszego prawdziwego przywódcy. Widzisz, przyjacielu? Dopóki ich ignorujesz, jesteś całkowicie bezpieczny. Wiem, że to może być dużo do przyswojenia. Zwłaszcza jeśli spędziłeś życie wierząc, że takie rzeczy zdarzają się tylko w filmach. Ale radzisz sobie z tym lepiej niż większość. Widziałem ludzi, którzy wybiegali przez frontowe drzwi w ramiona śmierci po tym, jak usłyszeli mniej niż ty. Wiedziałem, że mam co do ciebie dobre przeczucia. Ilu, pytasz? Ach, nie przejmuj się drobnymi szczegółami. Zapewniam cię, że nie ma potrzeby. Kto wie, skąd przychodzą moi goście oraz dlaczego? Nie bądź zaskoczony, jeśli twoje własne wspomnienia podczas pobytu tutaj będą trochę...
niewyraźny. Uważam, że najlepiej z tym nie walczyć. Wciąż jest tak wiele rzeczy, których nie wiemy o tych dziwnych lasach. Po prostu ignoruj te dźwięki dochodzące z zewnątrz. Tak naprawdę nic nie zejdzie kominem. Nie przy tym huczącym ogniu. Zwykle stają się bardziej zaciekli, gdy zbliża się świt. Ale są nieszkodliwi, dopóki nie zwracasz na nich uwagi. Czas może tu płynąć nieco inaczej, zwłaszcza w tak burzową noc jak ta. Ale myślę, że mamy wystarczająco dużo czasu, aby zakończyć naszą opowieść. Można rzec, że w tym momencie ojczulek Grant zaczyna nieco tracić zmysły, lecz doprawdy nie można go o to winić. March 15, 1566. Minęło wiele dni, odkąd ostatni raz pisałem o wydarzeniach, które nas dręczą. Kiedy uciekaliśmy z ojczyzny, nie sądziliśmy, że znajdziemy się w gorszej sytuacji niż na początku. Żałuję dnia, w którym ujrzałem te przeklęte brzegi. To nasza ostatnia noc przespana na tych piekielnych ziemiach i nigdy więcej nie postawię na nich stopy. Uznałem pochówek naszych zmarłych za najwyższy priorytet, odmawiając omawiania spraw osady, dopóki wszyscy nie wypoczną. James nie był jedyną ofiarą tej okropnej nocy. Trzy kobiety, dwóch mężczyzn i jedno dziecko spotkało podobnie gwałtowny koniec. Za wszystkie obwiniono demona lasu, ale obawiam się, że nie jestem jedynym człowiekiem, który uległ upiornej sztuczce. Z zawstydzeniem stwierdzam, że jestem wdzięczny żonie i dziecku Jamesa, że zginęli przed naszą podróżą. Wiem, że inaczej moja fasada runęłaby, ujawniając tym prawdę. O, jak ludzie błagali mnie, bym zajął jego miejsce. Odrażało mnie, jak mylili niechęć ze skromnością. Nie jestem człowiekiem. Jestem takim samym potworem jak te rzeczy, które nawiedzają nas nocami. Dopiero po zapadnięciu zmroku cierpimy ich męki. Gdyby Marta nie widziała ducha Esther Jones na własne oczy, odrzuciłbym to zdarzenie jako urojenie pogrążonej w żałobie kobiety. Poza uczuciem bycia obserwowanym, które, jak szczerze przyznaję, jest prawdopodobnie paranoją, nie było żadnych wypadków w ciągu dnia. Być może szałwia okazała się skuteczna, ale to tylko domysły. Nie miałem okazji, by się o tym przekonać. Nie. Zaraz po zakończeniu pochówków zacząłem przenosić wszystkie kobiety i dzieci do domu parafialnego pod strażą tuzina mężczyzn. Powiedziałem im, że jeśli ktokolwiek spróbuje wyjść, zostanie zatrzymany siłą, jeśli będzie to konieczne. Byłem zdeterminowany, by nie zginęła ani jedna dusza. Nic dziwnego, że i to przedsięwzięcie zakończyło się niepowodzeniem. Stary Herbert mówi, że te nieziemskie istoty są najczęściej ograniczone do ziemi, na której mieszkają. Uważa, że wtargnęliśmy na czyjeś terytorium. Nie wiemy, czy obudziliśmy coś, co spało, czy też to coś nas tu zwabiło, ale jeśli odejdziemy, nie powinno za nami podążać. Wiele legend wspomina o naturalnych granicach, takich jak rzeki czy góry. Wymyśliłem plan. Nie będę walczył z diabłem, bowiem jest to gra dla głupców, a ja kończę z rolą błazna.
Niech to ma ten kawałek ziemi. Miejmy nadzieję, że nigdy więcej jej nie zobaczymy. Zleciłem Williamowi Reedowi i Joshua Owensowi podróż do południowego lasu z zaopatrzeniem na 3 noce. Ich misją było znalezienie nowego lądu, poza lasem, za rzeką, której nigdy nie przekroczyliśmy. Będą daleko za nią, przed zapadnięciem zmroku, czego wielu im zazdrościło. Powinni wrócić jutro i poprowadzić nas do naszego nowego obozowiska. Uratowaliśmy wszystko, co się dało i byliśmy gotowi do ruszenia rano w drogę. Jak strasznie będzie powiedzieć Joshua, że jego brat umarł. Byłem taki pewny, że zdołam ich ochronić. Taki ostrożny. Tej nocy wszyscy spali w domu parafialnym, stłoczeni na każdym calu kwadratowym. Spaliśmy na zmiany, zawsze trzymając 8 ludzi na straży. Spałem spokojnie, gdy 8 naszych najlepszych ludzi, w tym Martin Owens, zniknęło bezszelestnie w nocy. Podążaliśmy za ich śladami tak daleko, jak się odważyliśmy, ale wiedzieliśmy, że zaginęli w lesie. Nie mogę pojąć, jakie ułudne wizje, bez wzbudzania niepokoju, mogły doprowadzić 8 ludzi do śmierci. Ale wolę ignorancję niż wiedzę. Kolejny dzień minął bez incydentów i kontynuowaliśmy rozbiórkę naszych domów. Zbudowaliśmy wozy, aby móc pomieścić więcej zapasów. Wiedzieliśmy, że nie będzie szansy na późniejszy powrót, ale mamy wystarczająco dużo ludzi, aby pociągnąć chociaż 2. Gdy Reed i Owens odeszli, pod moją opieką pozostało 40 dusz. Nikt otwarcie nie obwiniał mnie za nasze straty, bo nikt nie chciał dźwigać ciężaru przywództwa. Ale czułem ich zawód, gdy kolejny dzień powoli przechodził w noc. Zmniejszyliśmy liczbę wartowników do 4, przywiązując każdego z nich do śpiącego człowieka. Mieliśmy nadzieję, że jeśli któryś z wartowników dałby się zwieść, obudziłby śpiącego, próbując się uwolnić. Miałem objąć wartę przed wschodem słońca, wierząc, że jest to najbardziej niebezpieczna pora. Zamiast tego obudził nas dym i płomienie ogarniające dom parafialny. Drzwi były zablokowane od zewnątrz. Wybuchła panika, gdy mężczyźni bezskutecznie próbowali się przedrzeć. Suche drewno paliło się jak podpałka, a dym wypełniał nasze płuca. Matki wyrzucały dzieci przez małe okna, ale niewielu było w stanie przez nie przejść. Na szczęście Betty Davenport zachowała zdrowy rozsądek. Podczas gdy inni dyszeli i płakali, ona pobiegła do wozów, zabierając 2 siekiery i młotek. Z pomocą Susan Collins i jej syna Timothy'ego udało im się otworzyć jedne z drzwi. Dla wielu było już za późno. Herbert nie żyje, a jego wiedza i doświadczenie przepadły wraz z nim. Lecz dzięki ich odwadze 22 z nas przeżyło. Zdolność Jamesa do stawiania naszych ludzi na pierwszym miejscu w swoim sercu była cechą definiującą jego przywództwo. Ale okazało się, że nie dorastam do jego poziomu. Pośród chaosu byłem pochłonięty wyłącznie troską o moją rodzinę, bezużyteczną dla innych. Ile wstydu może udźwignąć jeden człowiek? Odkryliśmy pojedyncze, niewielkie ślady prowadzące do lasu, lecz nie jesteśmy w stanie określić ich właściciela. Wielu zmarłych spaliło się nie do poznania, ale wiedza o tym, której ręki użył diabeł, jest nieistotna.
Gdybyśmy nie musieli grzebać naszych zmarłych, uciekliśmy dziś przez rzekę. W tej chwili jesteśmy załamanymi ludźmi, ale nie zatrzymujemy się ze względu na ocalone dzieci. Moja rodzina jest jedyną nietkniętą i czuję niewypowiedzianą urazę wśród moich pogrążonych w żałobie kolegów. Nie obwiniam ich, ale obawiam się, że to nieszczęście nas oszczędziło. Obawiam się również, że w tym miejscu stałem się wyjątkowym celem dla sił zła. Nic, co zrobię, tego nie powstrzyma. Tej nocy z pewnością stracimy więcej ludzi. Rozumieją, że chcemy odejść. Dlatego chcą nas zatrzymać. Jeśli Reed i Owens nie wrócą, i tak zabiorę tych, którzy pozostali za rzeką. Postanowiliśmy nie spać tej nocy. Napełniliśmy wodą wszystkie dostępne pojemniki i zabarykadowaliśmy się wewnątrz, rozproszeni między pozostałymi domami. Miejmy nadzieję, że nie będziemy dla siebie stwarzać zagrożenia. Przynajmniej nie damy się zaskoczyć. 19 czerwca 1566 rok. Do cholery z przeklętymi zapiskami. To będzie mój ostatni wpis. Piszę tylko po to, by poinformować o powrocie Williama i Joshua. Nie byliśmy sami w Nowym Świecie. Przez cały ten czas prymitywne plemię ciemnoskórych ludzi żyło tuż za naszymi granicami. 10 z nas, którzy przetrwali noc, spotkało się ze strachem i czcią, jakbyśmy byli jakimiś istotami, które zstąpiły do nich z innego świata. Wyobraź to sobie. Może i lepiej, że się nas boją, bo nie mówią ani słowa po angielsku. Z wielkim trudem próbujemy się porozumieć, odgrywając szarady. Niezależnie od tego, co o nas myślą, nakarmili nas i zapewnili schronienie, więc jestem im wdzięczny ponad miarę. Spaliłem każde drewno w tej nędznej wiosce, ale płomienie zgasły, zanim dotarły do lasu demona. Marta i Elizabeth nie żyją. Moje przeczucia były nieszczęśnie trafne. Oczywiście wina leży tylko i wyłącznie po mojej stronie, ponieważ wbrew wszelkim wysiłkom zasnąłem. Obudziłem się, gdy Marta dusiła Nathaniela. Elizabeth już nie żyła. Twierdziła, że nieumarli powstali i atakują dzieci. Próbowałem wyrwać Nate'a z jej uchwytu, ale miała stalowy uścisk. Próbowałem przemówić jej do rozsądku. Oczy miała wywrócone do tyłu i widziałem, jak życie ucieka z mojego syna. Zabiłem ją. Musiałem zabić moją żonę. Ledwo odratowałem Nathaniela, choć będzie nosił ślady na szyi jeszcze przez kilka tygodni. Oczywiście to nic w porównaniu z psychiczną udręką, jakiej dozna w wyniku tego, że ojciec zabił jego matkę, gdy ta próbowała go udusić po zamordowaniu jego siostry. Być może powrotowi do zdrowia najlepiej przysłuży się moja nieobecność. Zniszczę to złe miejsce, jeśli będzie to ostatnia rzecz, jaką zrobię na tej ziemi. Przypuszczam, że odpowiedzi leżą poza tą zaginioną ścieżką, więc tam właśnie się udam. 30 sierpnia 1574 rok. Nazywam się Chytry Lis, ale to imię kiedyś brzmiało Nathaniel Cook. Dziś moje plemię uznaje mnie za mężczyznę. Otrzymałem dziennik mojego ojca, który zostawił pod opieką wodza Sokole Oko. Mój ojciec codziennie wracał do przeklętego lasu,
pomimo ostrzeżeń naszego plemienia. I to był jego koniec. Ten las jest pełen złych lekarstw. Wszyscy wiedzą, że tych, którzy szukają ich mocy, czeka śmierć. Ojciec był gotowy na wszystko, by je zniszczyć. Ale to miejsce doprowadzało go do szaleństwa. Zanim na zawsze zniknął, przez 2 tygodnie wychodził o każdym świcie i wracał o każdym zmierzchu. Wódz Sokole Oko uznał mnie za syna. Jestem szczęśliwy, podróżując z Cherokeesami. Może kiedyś opiszę swoje życie, tak jak mój ojciec. Ale teraz nadszedł czas, by przejść próbę dotknięcia wroga i zasłużyć na miejsce wśród tropicieli. Tak, ten ostatni tuzin osiedlił się z Cherokeesami i życie toczyło się dalej. Chytry lis wyrósł na szanowanego członka plemienia i założył własną rodzinę. Z biegiem 10-leci przybywało coraz więcej białych. Na starość zaczął się niepokoić. Poprosił swoich synów, aby wrócili z nim i ich ludem do pierwszego miejsca, z którego uciekli za rzekę. W miarę rozwoju kraju wielu próbowało zasiedlić ten obszar nad jeziorem, ale nikt nie został. Z każdą nową ofiarą ziemia była zatruwana, przez co gleba stawała się nieurodzajna, a jezioro zgniłe. Kiedy ocaleni uciekli do Jamestown, zostali powitani bez żadnych pytań. Gdy wojny o terytoria pustoszyły otaczającą ich krainę, oni pozostawali poza jej zasięgiem, zawsze w szponach własnej, prywatnej wojny. Tak właśnie powstało nasze małe miasteczko. Jeśli chcesz, mogę nawet wskazać, gdzie zbudowali pierwszy dom. Aczkolwiek powiem ci, że minęło ponad 100 lat, zanim pozwolono na budowę mostu przez rzekę. Obawiali się, że coś strasznego może zdecydować się go przekroczyć. Ale jak dotąd nic takiego się nie stało. W każdym razie, myślę, że burza w końcu się skończyła. I jeśli jesteś gotów, by wyruszyć na szlak... Wiesz, już zaczynałem myśleć, że nie będziesz pytać, dlaczego mieszkamy tutaj, a nie w mieście. Większość ludzi zaczyna się zastanawiać dość wcześnie w nocy, zanim mają okazję nas poznać. Nie wszyscy są tacy mili jak ty. Nie rozumieją, że nie wszystkie zjawy są złe. Gdyby nie tacy jak my, w ogóle nie byłoby tak wielu ludzi, którzy mogliby dotrzeć do Jamestown. A teraz chodź, zabierzemy cię stąd, zanim nadejdą kolejne deszcze. Nie przejdę z tobą przez rzekę, ale mogę odprowadzić cię do mostu. Pokażę ci trochę... He? Jesteś pewien? To żaden problem. No dobrze, skoro nalegasz. To była czysta przyjemność. Koniecznie do nas wróć. Słyszałeś?